choć lato było z komarami. I tak byliśmy harcerzami. Zaśpiewaj z nami, dawaj z nami. Wszyscy byliśmy harcerzami. Czuwaj. Witam w pierwszym odcinku harcerskich wywiadów. Dzisiaj goszczę z wielką przyjemnością komendanta chorągwi białostockiej, harcmistrza Krzysztofa Jakubowskiego. Czuwaj, witam. Witam serdecznie druhów i druhny, którzy będą oglądali ten wywiad. Może tak na wstępie, jako że to jest pierwszy odcinek, chciałbym opowiedzieć, że będzie to cykl przeprowadzanych wywiadów z instruktorami harcerskimi na tematy harcerskie, prywatne, ale też ogólnozwiązkowe. I bardzo mi zależało, żeby to druh był moim pierwszym gościem, jako nowy komendant, stosunkowo nowy. Chciałbym, żeby druh... Będzie to dobra okazja, żeby przybliżyć swoją sylwetkę wszystkim instruktorom naszej chorągwi, bo są osoby, które bardzo dobrze drucha znają, są osoby, które współpracowały już z druhem, ale są też, myślę, młodzi instruktorzy, drużynowi, którzy jeszcze nie mieli bardzo dużej styczności z druhem i myślę, że mogliby się trochę dowiedzieć o druhu. Czym się druh zajmował do tej pory, jak drucha było trochę mniej w harcerstwie, bo druh zawsze był, tak? Tylko, że może trochę mniej intensywnie. Tak, to się zgadza. Ja przez ostatnie 40 lat jestem cały czas związany z harcerstwem. Od czasów Zucha, od roku 78. Nieprzerwanie służbę w harcerstwie, w Związku Harcerstwa Polskiego pełnię na różnych szczeblach. Moja druga harcerska cały czas była związana z 4. Białostocką Drużyną Harcerzy. Jeżeli chodzi o młodzież w tym momencie i drużynowych, to współpraca między chorągwią a drużynowymi jest ograniczona w pewnym sensie, można by rzec, i tutaj współpracy bezpośredniej nie ma. Natomiast myślę, że ci, którzy byli na jakichkolwiek imprezach chorągwianych w ostatnim czasie, na pewno się ze mną spotkali, bo widzieli, że biegam z aparatem. I to było moje zajęcie, które dawało mi wiele satysfakcji, choć nie było głównym zajęciem zarobkowym. Natomiast jeżeli chodzi o drogę harcerską, jeszcze powrócę do tego, to od zucha, zwykłego członka wspólnoty w drużynie, poprzez zastępowego, później objąłem funkcję drużynowego 4. Białostockiej Drużyny, którą przekazałem następnie Tomkowi Borkowskiemu, który w tym momencie pełni rolę skarbnika. Także ciągle mogę powiedzieć, że mój zastęp ciągle jest ze mną. Nasze szlaki się przecierają. Powiedział druh o aparacie. To jest na pewno znak rozpoznawczy drucha. I że nie jest to główne zajęcie zawodowe, ale jakoś powiązane z życiem zawodowym z pewnością jest. Poniekąd tak, natomiast jest to rzecz, za którą najbardziej przepadam, najbardziej to lubię robić. Natomiast jest to rzecz, czy też zajęcie, które nie było moim głównym źródłem utrzymania. Do tej pory moim głównym źródłem działania i utrzymania były dwa pola, informatyka oraz psychologia. Przez ostatnie lata tymi rzeczami się zajmowałem i te rzeczy cały czas mam gdzieś na względzie i cały czas gdzieś robię. Ciekawe połączenie. Tak, to jest bardzo ciekawe połączenie, bardzo bliskie sobie, psychologia i informatyka, i wszyscy się zastanawiają, dlaczego bliskie. Jedno to jest programowanie maszyn, a drugie to jest programowanie ludzkich umysłów. Ładne to. A proszę powiedzieć, często mówimy o tym, że nasze życie harcerskie ma na nas później ogromny wpływ w naszym życiu dorosłym. Czy wybór na przykład kierunku psychologii był trochę pokierowany losami z harcerstwa, czy to jakoś pomogło zdecydować? Więc jeżeli chodzi o to, co pomogło zdecydować, tak, czy też co w ogóle pomogło mi istnieć w harcerstwie, albo też co mi harcerstwo dało, tak? Nie było kierunku psychologia na początku w Białymstoku nigdzie. Więc zostałem zmuszony przez życie zająć się drugą swoją pasją, czyli informatyką. Skończyłem ten kierunek jako pierwszy. Natomiast po latach
będąc cały czas pracując w informatyce, cały czas zajmowałem się psychologią, dlatego że cały czas miałem kontakt z klientami, cały czas miałem kontakt ze szkoleniami i tam był cały czas kontakt z osobami, więc psychologia była jak najbardziej potrzebna. Kiedy już miałem zespoły swoje programistyczne, w których notabene stosowałem metodykę harcerską pracy, która chyba się sprawdza najlepiej, jeżeli chodzi o pracę również w zespole. Tutaj psychologię wykorzystałem na tyle, że w końcu chciałem to sformalizować i spełnić swoje marzenia takie, które były niespełnione. Podjąłem się studiów dyplomowych i skończyłem psychologię. I od momentu skończenia psychologii tak naprawdę moim głównym zajęciem zaczęły się zajęcia z osobami niepełnosprawnymi. Przede wszystkim z osobami niepełnosprawnymi, ale też z osobami wymagającymi troski, jeżeli chodzi o przywrócenie ich na łono społeczeństwa. Także wykorzystałem zarówno informatykę, którą wykorzystuję do tej pory. Wiem, co należy i jak należy, czy w komputerze połączyć, czy też jakiego oprogramowania użyć. Dało mi to też możliwość głębszej analizy potrzeb poprzez kontakt z klientami, to czego oni potrzebują i przeniesienie tego na język informatyczny i spełnienie ich oczekiwań. I myślę, że taka dogłębna analiza, która wynika z podejścia pisania algorytmów, z systemów w ogóle informatycznych, daje mi obraz tego, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, ale też jak funkcjonuje nasza chorągiew, jak związek funkcjonuje, jak my funkcjonujemy i co może nam się przydać w funkcjonowaniu, jeżeli chodzi o informatykę. I myślę, że w tym kierunku też będziemy rozwijali, bo bez informatyki w dzisiejszych czasach to nawet nie ma o czym dyskutować. To już sami wiemy, że internet, który za moich czasów dopiero wchodził, który tak naprawdę pojawił się w czasie, kiedy ja już studia kończyłem w naszym kraju, w tym momencie zdominował sposób komunikowania się między ludźmi i sposób przepływu informacji. To są sieci komputerowe, to jest internet, to jest cała sieć społeczna, tak, którą mamy, którą my do tej pory utrzymywaliśmy w sposób słowny. Tak? Można powiedzieć, że naszym Facebookiem do tej pory były nasze zbiórki. I tutaj dowiadywaliśmy się o wszystkich nowościach i te nowości przekazywaliśmy dalej. Tak? Teraz mamy ułatwione zadanie komunikacyjne, zdecydowanie ta informatyka nas wspiera. Natomiast nie zmieniło się jedno, nie zmieniła się nasza psychologia. Bo żeby nie wiem jak nasze życie parło do przodu, to my jako ludzie będziemy ewoluowali dużo wolniej. Więc myślę, że tutaj na łonie naszego harcerstwa, tego co my jako instruktorzy i jako wychowawcy przede wszystkim możemy dać z siebie, to jest właśnie to podejście takie, można powiedzieć, psychologiczne, które ułatwia nam komunikację z młodzieżą. Z pewnością w dzisiejszych czasach nasze społeczeństwo jest bardzo cyfrowe i też przesiąka to jakoś do ZHP-u, tak? Mamy ten internet, korzystamy z tego i to są takie dobrodziejstwa, które trzeba wykorzystywać z głową, ale właśnie przed tą dobą internetu w naszym harcerstwie, jakie takie umiejętności miękkie druh może wykorzystywać teraz w życiu, których nabył może w prowadzeniu zastępu, a może gdzieś na jakiejś innej funkcji? Chyba myślę, że najłatwiej to jest powiedzieć w ten sposób, że kiedyś nikt nie nazywał tego umiejętnościami miękkimi, ani coachingiem, a harcerstwo to chyba najlepszy coaching, jaki może być w wydaniu. Ciężko powiedzieć amatorskim, bo to trudno powiedzieć, że to jest amatorskie, kiedy coś trwa już 100 lat, metoda się nie zmieniła, wartości się nie zmieniły, podejście nas jako ludzi do wychowania młodego człowieka również się nie zmieniło w żaden sposób. Psychologia wykorzystywana przez nas w tamtych latach, można powiedzieć amatorsko, choć nie jest amatorskie, bo trwa już to 100 lat i te metody się cały czas sprawdzają w wychowaniu młodzieży, przydaje się bardzo. W tamtych latach myśmy tego w ogóle nawet nie nazywali psychologią, tylko najnormalniej w świecie były to kontakty międzyludzkie. Dzisiaj technologia z jednej strony bardzo nam ułatwia i pomaga, tylko technologia wykorzystywana w sposób, jak to można ująć, z głową. Technologia sama w sobie może być dla nas przydatna lub też szkodliwa.
kiedy brakuje normalnego kontaktu człowieka z człowiekiem, czego mam nadzieję ciągle u nas w harcerstwie nie brakuje, bo my ciągle mamy zbiórki, ciągle się spotykamy, ciągle mamy wspólne zajęcia, co jest ogromnym plusem dla nas jako dla harcerzy. W tym momencie możemy zauważyć, że ci, którzy korzystają tylko i wyłącznie z dobrodziejstw informatycznych, tak, mają ten problem i stąd się pojawiły wszelkiego rodzaju kursy psychologiczne, wykorzystywanie technik miękkich, nauki, tego wszystkiego. To wszystko w latach poprzednich, jeszcze przed cyfryzacją tak silną, przed mediami społecznościowymi, mieliśmy zapewnione w 100% w jestestwie naszym harcerskim. Okej, a proszę powiedzieć w takim razie, skąd pomysł teraz się wziął na startowanie na Komendanta Horrora? Myślę, że to jest też tak, że ten pomysł nie bierze się tak od nagle, nie pojawia się tak na swojej ścieżce przez te wszystkie lata. Człowiek ewoluuje, wyrasta, ciągle stawia przed sobą nowe zadania. Zresztą sam doskonale wiesz, kiedy przyszedłeś otworzyć próbę, jakie były nasze pytania i drążenia w tematów i tego, jak człowiek się rozwija, jakie stawia przed sobą pytania, jakie przed sobą stawia wyzwania i jakich oczekuje na to wszystko odpowiedzi i rozwiązań. Dokładnie tak samo się dzieje też w wieku późniejszym. To harcmistrzostwo ciągle działa. To jest ciągle coś, co jest żywe, czego nie da się w żaden sposób ukrócić. Myślę, że ci żywi harcerze, ci, którzy ciągle czują ideę harcerstwa, ciągle chcą się rozwijać, ciągle chcą stawiać przed sobą nowe wyzwania. I myślę, że nadszedł ten czas i dojrzewania człowieka i przyglądania się temu, jakim zadaniom może sprostać, co by było trzeba zrobić dla naszej chorągwi, jakie elementy wprowadzić tutaj, czy z tych miękkich rzeczy, czy z cyfryzacji, z informatyki, z czegokolwiek innego, żeby nasze harcerstwo w te następne stulecie pchnąć do przodu. Tak? To, czego mi brakowało, tej wspólnoty, poczucia takiej, nagle się okazuje, że to tylko nie mnie brakowało. To, że brakowało z kolei z drugiej strony pewnych rozwiązań informatycznych, ułatwiających, to znowu dało mi do myślenia, że skoro to robiłem przez tyle lat, to mogę im robić nadal to tutaj. Tak? To może być przydatna umiejętność, którą wyniosłem z biznesu, z życia gospodarczego swojego, tak? To, co robię przez cały czas. Podobnie z psychologią. Te dwie rzeczy łącząc tutaj na niwie harcerskiej, ja z siebie mogę coś dać więcej. Tak? Ja już pewne etapy mam za sobą. Przewędrowane, przepracowane. Myślę, że ja cały czas poświęcając się harcerstwu, tak? Doszedłem w pewnym momencie do takiego wniosku, że okej, podejmę pewne wyzwanie wyższe, na wyższym poziomie, tak żeby można było powiedzieć ok, spełniłem się harcersko. Czyli taka obopólna korzyść. Z jednej strony własny rozwój i dalsze stawianie sobie wyzwań, a z drugiej strony poczucie, że można dać coś od siebie, co pozwoli rozkwitać, rozwijać się chorągwi, ale tak naprawdę ludziom, którzy tworzą te chorągwi. Tak? Oczywiście, że tak. Właśnie tutaj najważniejsze, co podkreśliłeś, ludziom. Tak? Bo my sami jako sami możemy się zapracować na śmierć, nie zrobimy pewnych rzeczy, które zrobimy wspólnie. Bo zawsze we wspólnocie tkwi dużo większa siła. Tak? To jest dużo większe oddziaływanie. Ja mam nadzieję, że my taką wspólnotą stajemy się z dnia na dzień. Co zresztą już chyba ja widzę, obserwuję. Mam nadzieję, że dość dużo osób obserwuje pewne jakieś symptomy i zmiany, które zachodzą, tak? W podejściu do tego, co my robimy wspólnie. W jaki sposób możemy aranżować naszą współpracę, jak to wygląda. To tak jak z zaproszeniem dla Was tutaj. Nie ma najmniejszego problemu, a wręcz jest przeze mnie pożądane, żeby nasza chorągiew stała się otwarta tak naprawdę dla całej wspólnoty harcerskiej. Niezależnie od tego, czy jest ktoś związany z Chłówcem Białystok, z Chłówcem Sokółka, Kolno czy Suwałki. Ten budynek i chorągiew, jako komenda również, tak, i ja jako stojący na czele tej komendy, ja czuję wręcz obowiązek bycia otwartym dla wszystkich chłówców i dla całej wspólnoty. Dlatego drzwi komendy chorągwi nigdy nie będą zamknięte przed osobami, które chcą siebie i widzą siebie na tle harcerstwa i chcą coś dla tego harcerstwa wnieść i coś zrobić. Takie osoby zawsze są dobrze widziane i zawsze takie osoby są tutaj mile widziane, witane przeze mnie
Czym będę mógł pomóc, tym zawsze pomogę. To na pewno krzepiące. A po przeszło 2 miesiącach już objętej funkcji, jak oczekiwania pokrywają się z rzeczywistością? Zawsze jest tak, że oczekiwania są w pewien sposób skanałowane, bo jesteśmy do czegoś stworzeni i coś robimy. Tak? Natomiast moje oczekiwania w stosunku do tego, co tutaj się dzieje i jak się dzieje, nie odbiegają aż tak mocno, bo ja cały czas tutaj gdzieś blisko byłem. Być może pojawiają się jakieś wyzwania nowe po drodze, które trzeba rozwiązywać i skraca się strasznie czas. Dlatego, że człowiek był ustawiony na to, aby działać w innym obszarze, co innego robić. Ten obszar nie zniknął i nadal w nim trzeba robić, ale siły były tak rozłożone, żeby tylko i wyłącznie w tym obszarze zadziałać. A tu się okazuje, że trzeba robić coś nowego. I trzeba gdzieś pchać do góry tą chorągiew na wielu, wielu miejscach. Na całe szczęście komenda, która działa razem ze mną, jest niesamowicie zaangażowana, co mi się bardzo podoba i oni niesamowicie prężnie działają. Być może tego nie widać, bo to są działania takie, które dopiero zaczną przynosić efekty. Ale ci, którzy mają i są w referatach, ci, którzy mają do czynienia z programem, z kształceniem, już widzą, że z naszej strony bardzo wiele informacji idzie o, znaczy próśb o informacje z drugiej strony. I to nie tyczy się tylko chówca, tak, naszego, ale tyczy się też i całej chorągwi. My po prostu w tym momencie zbieramy, żebyśmy mogli ułożyć, w zasadzie już ułożyliśmy, jak najlepszy program dla chorągwi, tak żebyśmy wszyscy jako wspólnota mogli tutaj zaistnieć. Marzy mi się to, żeby nie tylko rajd powstańców styczniowych przyciągał, ale marzy mi się również to, żeby inne imprezy, które się dzieją na terenie naszej chorągwi, ściągały ludzi z całej chorągwi. I mam nadzieję, że w przeciągu tej kadencji, a może i nawet szybciej niż tej kadencji, tego typu działania się sprawdzą już, to co już próbujemy zrobić. Podzieliliśmy przede wszystkim, może wyjdę gdzieś poza już jakieś pytanie, podzieliliśmy przede wszystkim wszystkie kolidujące ze sobą imprezy, takie mocno znaczące dla chówców, aby były od siebie choć kawałeczek odległe, żeby była szansa na zauczestniczenie patroli czy drużyn w wielu imprezach. Trudno, jeżeli jest to jedno pod drugie pod rząd, ale większość naszych harcerzy jest młoda, nie tak jak ja, i ma na tyle sił i jeszcze samozaparcia, żeby zauczestniczyć w jednej, drugiej i trzeciej imprezie, żeby to ze sobą nie kolidowało. I myślę, że tutaj już będzie duży plus, że w tym momencie program, który powstaje i harmonogram, który do tego programu jest przypisany, pozwoli nam na tego typu działanie. I my z siebie jako komenda chorągwi wychodzimy z otwartością, żeby każdy mógł spróbować czegoś w każdym z chówców. I myślę, że to będzie budowało nam wspólnotę. I to jest chyba takie najlepsze, co możemy zrobić, czyli razem się bawić, razem pracować. To będzie nam budowało i będzie nas związało. To na pewno dobry punkt widzenia, bo wiadomo jest, że teraz grafik jest bardzo napięty. Czasami 2 kursy są w ten sam weekend. Wcześniej zapisaliśmy się na ten kurs. Okazuje się, że za chwilę, za 2 miesiące, gdzie ten kurs się kończy, spotyka nam się w jednym czasie ostatni wyjazd harcerski. I myślę, że na pewno harcerze, mając taką możliwość skorzystania z wielu imprez, które się nie pokrywają, będzie to doskonała okazja do tego uczestniczenia na innych też polach, nie tylko swoich rodzimych chówców, ale też innych i całej chorągwi. Dobrze, teraz chciałbym, żeby druh wylosował sobie kopertę. Ja się zastanawiam, co to za koperty? Ja nie powiem, co w tych kopertach jest. To będzie sobie odkrywane z odcinka na odcinek. Kto wie, może już przy 3 odcinku będzie 3. karteczka się pojawi, bo to zawsze będą te same 3 karteczki. I tutaj chciałbym, żeby druh mi opowiedział swoje wspomnienie z wydarzenia, które druh wylosuje. Weźmy sobie pierwszą kopertę. Zobowiązanie instruktorskie. Czyli mam opowiedzieć o swoich przeżyciach związanych z moim zobowiązaniem instruktorskim. Dokładnie, trafiłbym. Uśmiechnąłem się dlatego, że tutaj chyba więcej na temat mojego zobowiązania instruktorskiego powiedzieliby ci, którzy przygotowywali to zobowiązanie. A kto był opiekunem? Opiekunem był druh Andrzej Bajkowski, jeżeli chodzi o mój pierwszy stopień. Natomiast może nie tyle tutaj rolą samego
opiekuna próby było zorganizowanie, co już drużyna jako drużyna zorganizowała mi niesamowity tor przeszkód, oczywiście z wyczytywaniem pytań, cytatów. I po pierwszym punkcie ja już się zorientowałem, co się świętuje. Postanowiłem ich wszystkich troszeczkę podejść z innej strony. Jako że moim konikiem zawsze było terenoznawstwo. Ja uwielbiałem podchody, uwielbiałem się bawić w lesie. Co mi zostało do tej pory? Ja do tej pory uwielbiam las i uwielbiam chodzić i cały czas puszczaństwo to jest to, co siedzi we mnie w środku. Pomyślałem sobie, że to ja im zrobię niespodziankę i będę z kolei ich zaskakiwał, a nie oni mnie. No i postanowiłem, że będę się do nich skradał, podchodził tak, żeby to oni mnie nie zauważyli i będę ich powiedzmy sobie straszył, tak? Udało się w 100, a nawet w 150%, dlatego że w moim kierunku, z tych oszalałych ludzi, którzy nie wiedzieli, co się dzieje, musiałem się uchylić przed ogromną kłodą, to pamiętam najbardziej, dlatego że Krzysiek, który siedział na punkcie, siedział przy ognisku, zobaczył mój cień na tle jeziora i myślał, że na niego skrada się jakiś zwierz. Chwycił kłodę, którą miał pod ręką i z całej siły cisnął tą kłodą w kierunku tego cienia. No, ja tylko słyszałem, jak nade mną przelatuje ta kłoda i wpadła do jeziora, bo to było delikatnie z górki, więc to było z mojego punktu widzenia przerażające. Natomiast później, jak już przetrwałem to, to było bardzo wesołe dla mnie, bo widziałem, ile przerażenia tam zostawiłem. Marcin, który rozpalił ognisko na niewielkiej polance, też siedział i czekał na mnie, schowany w cieniu drzewa. Ale rozpalił ognisko przed takim dębem, na którym było dokładnie 6 liści. I te 6 liści rzucało piękny cień, przy którym ja się podkradłem do ogniska. Marcin czekał na mnie, musiał dorzucić do ognia i cały czas mnie nie widział w tym cieniu. Kiedy podszedł dorzucić do ogniska, ja udałem oczywiście zwierzę, a Marcina miałem za chwilę w krzakach. I tak było ze wszystkimi. Na ostatnim punkcie, na którym na mnie czekał Robert, okazało się, że podszedłem, a Robert tak smacznie spał i to wtedy właśnie miałem zobowiązanie. Myślę, że taka świadomość instruktorska jest zupełnie inna niż nawet drużynowego przed jeszcze zamknięciem próby swojej przewodnikowskiej. I powiedzieliśmy już tutaj, że to już 30 lat ponad minęło od tamtego momentu. Jakby miał tak dróg spojrzeć wstecz i na obecną sytuację w naszym Związku Harcerstwa Polskiego. Jak to wygląda? Jest lepiej, gorzej? W jakim kierunku zmierzamy? Myślę, że tak. Trudno jest mówić lepiej czy gorzej. Do roku 89 panowała zupełnie inna sytuacja. Przypadały te lata dokładnie na ten okres, kiedy my w drużynie, ja, dojrzewaliśmy. Ideały, które nosiliśmy, były niezmienne, takie same jak 100 lat temu. Większość z nas dodawała, pomimo że nie było słowa i tak mi dopomóż Bóg, dodawaliśmy na końcu przyrzeczenia. Dlatego te nasze przyrzeczenia były takie szczególne, w gronie bardzo zaufanym. To była w pewnym sensie walka, tak? Walka młodych ludzi, ale świadomych tego, dokąd zmierzamy i gdzie jesteśmy. Dlatego cały czas istnieliśmy i cały czas działaliśmy z ideałami, które są niezmienne i cały czas są w nas. Jeżeli dzisiaj się przyglądam na młodych ludzi, to oni są wypełnieni tymi samymi ideałami. Być może ich realizacja jest odmienna od tego, w jakim nam się przyszło to czasie realizować. Tak? Na przestrzeni po przełomie nastąpiło rozluźnienie, podział Związku Harcerstwa Polskiego, który tak naprawdę w swoich korzeniach cały czas nosi te ideały i na całe szczęście je nosi, został podzielony, tak? Na tych, którzy mówią, że to nasze ideały były bardziej prawdziwe, a wasze to mniej. Jeszcze tych, co bardziej chcieli gdzieś działać bliżej Kościoła, którzy chcieli Związek Harcerstwa Polskiego, widzieli gdzieś indziej. Zostało to podzielone. Na całe szczęście, jeszcze raz powiem, u nas harcerstwo cały czas działało zgodnie z tymi ideałami na poziomie drużyn, szczepów.
Natomiast jeżeli chodzi o to, kto musiał zostać komendantem Chówca, czy kto mógł być komendantem Chorągwi, te osoby bardzo miały znikomy wpływ na młodzież. Tak było kiedyś i o to dbali nasi drużynowi, nasi szczepowi, żeby tak było. I tak rzeczywiście było. Te osoby, które nie sprzyjały naszym ideałom, bardzo szybko były z drużyny, czy z naszego w ogóle środowiska, odsuwane, izolowane. Więc to się mocno różniło od tego, co się dzieje teraz. Teraz, od momentu, kiedy mamy przełom roku 90, mamy swobodę, wolność wyrażania swoich ideałów, tego, co czujemy, w co wierzymy, jakie mamy przekonania. Nikt nam z tego powodu nie jest w stanie zagrozić tak, jak było to możliwe kiedyś. Nikt nam nie nakazuje, nie zabrania pewnych rzeczy. Więc jesteśmy w stanie te ideały nieść ze sobą. Ale ta wolność, trzeba pamiętać, że cały czas od nas wymaga pracy, cały czas od nas wymaga pewnych rzeczy, o które popularnie mówi się, że trzeba walczyć. Tak? Może to nie jest walka zbrojna, tak? Bo ona nie musi być zbrojną walką. Natomiast te ideały cały czas w świecie, który ewoluuje tak szybko się zmienia, muszą być dostosowane do tego, co my robimy. I raz się to udaje zrobić szybciej na poziomie związku, raz być może trochę wolniej to się dzieje, natomiast cały czas trwamy przy tych samych ideałach, przy których trwaliśmy 100 lat temu. Co mnie niesamowicie cieszy, dlatego że pokazujemy my, jako związek, jako harcerze, jako instruktorzy, że jesteśmy w stanie wychowywać młodzież niezmiennie od 100 lat w tych samych ideałach, pomimo zmieniającego się środowiska i technologii i tego, co się w ogóle dzieje na świecie. Bo postęp technologiczny sprowadza nas, ciągnie nas ciągle, odciąga, próbuje odciągnąć od ideałów. Od każdego ideału nas próbuje odciągnąć strefa materialna. Tak? To cały czas mówi się o walce materializmu z duchowością pewną. Te dwie rzeczy muszą ze sobą współistnieć i one współistnieją, żebyśmy nawet nie wiem, co chcieli zrobić. I na całe szczęście ten postęp, który jest zauważalny na świecie, dość szybkie, zresztą bardzo szybkie zmiany, bardzo, bardzo często pewnych poglądów, zwane modami. Tak? Okazuje się, że pewien pogląd był tylko modą i za chwilę zniknął gdzieś tam. Na całe szczęście ciągle je w jakiś sposób realizujemy tak, żeby młodzież z tego miała jak najwięcej, jak najlepiej, żebyśmy mogli rodziców w tym wszystkim wspierać, żeby rodzice czuli się, że jeżeli oddają nam swoje pociechy, w tym momencie mogę powiedzieć oczka w głowie, bo to też jest trochę inne podejście niż za moich czasów, to my jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania rodziców co do wychowania tej młodzieży. I mam nadzieję, że tak pozostanie, że kadra, która jest wkoło mnie, jak obserwuję, te ideały w sobie ma i te ideały w sobie niesie. To bardzo dobrze, że pozostajemy przy tych samych ideałach. Wiadomo, że realizacja no, na pewno będzie się zmieniała z biegiem też dostępnych dla nas narzędzi i form pracy. Oczywiście. No dobrze, może trochę zmienimy temat. Wrócimy do naszych Chorągwi. Co się będzie u nas teraz działo? Czy pierwszym ważniejszym wydarzeniem będzie rajd powstańców styczniowych, czy jest może coś... Ja myślę, że pierwszym takim wydarzeniem, które już się wydarzyło z chwilę po objęciu przeze mnie funkcji, była defilada z dnia 11 listopada, uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, gdzie mieliśmy okazję po wielu latach zaistnieć jako harcerstwo, jako nasza Chorągiew i wziąć udział w defiladzie. I myślę, że to jest pierwsza rzecz, która się wydarzyła. Nie mogę powiedzieć, że spontanicznie, dlatego że ja cały czas nosiłem ten zamysł gdzieś w głowie, że my musimy wrócić, musimy się pokazać z jak najlepszej strony, że my jesteśmy przy społeczeństwie, my jesteśmy dla tego społeczeństwa, tak aby społeczeństwo nas również zauważyło. I to się udało. W tej defiladzie uczestniczyła drużyna reprezentacyjna, czy to taki zalążek? To taki zalążek drużyny reprezentacyjnej, można rzec, dlatego że uczestniczyły tu osoby, które widziały, co to jest musztra, choć trochę były umundurowane w sposób jednolity, ale aura nam nie pozwoliła, żeby wystąpić w mundurach. Niestety pogoda spłatała nam fikusa takiego niesamowitego. To że... prawda, pamiętam, było bardzo zimno, bardzo. Ale było bardzo dużo harcerzy
i myślę, że byliśmy bardzo widoczni. A jak teraz przed akcją zimową? Dużo się dzieje? Jesteście gotowi już do działania? No akurat widzisz, przy akcji zimowej jest tak, że jeżeli chodzi o akcję zimową, jutro jestem umówiony z komendantami zimowisk. Dlatego, że biwaki i ma ta mała forma, powiedzmy sobie, wypoczynku, będzie rejestrowana w Chówcach. My natomiast tutaj się spotkamy z tymi, którzy będą chcieli zainwestować swojego czasu więcej w młodzież i zrobić nie biwaki, a zrobić zimowiska. Także jutro się spotykamy, rozmawiamy na temat tego, jakie mają problemy, jakie możemy rozwiązać, jak możemy wspólnie coś zrobić, podjąć pewne decyzje, tak żeby łatwiej takie zimowiska można było zrobić. Zgodnie z uchwałą naszą zjazdową, w rozkazie został powołany zespół do spraw przejrzenia dokumentów i będzie próba ich uproszczenia, choć wiem, że przy dzisiejszych uwarunkowaniach, powiedzmy sobie, prawnych, które na nas zostają narzucone, obawiam się, żeby ich nie było zbyt wiele. Natomiast chciałbym pewne rzeczy uprościć do maksimum możliwości tego, w jaki sposób mogą być uproszczone, tak żeby poczuć się bezpiecznie, to o czym powiedziałeś wcześniej, żebyśmy mogli powiedzieć, że dokonaliśmy wszystkiego, co jest możliwe, jeżeli chodzi przynajmniej o samą strefę pewnych rzeczy zatwierdzeń, bo tak jak powiedziałem, zdrowego rozsądku nic nie zastąpi. My, jeżeli mamy zdrowy rozsądek, to na pewno będzie to dużo lepiej wyglądało. Także myślę, że tak to wygląda. No dobrze, to może jeszcze tak na koniec poproszę, może druh ma jakieś przesłanie do ludzi, którzy właśnie tworzą te chorągiew i są tą chorągwią, tak? Nie tylko tutaj w tym budynku, ale tak naprawdę w każdej jednostce, w każdym zespole. Znaczy ja bym się chciał zwrócić do wszystkich, tak? Powiedzieć, że chorągiew to jesteśmy my wszyscy, to co przed chwilą usłyszeliście. Chorągiew to my jako wspólnota, to nie tylko ten budynek i ludzie w tym budynku przebywający, bo to jest, powiedzmy sobie, komenda chorągwi, która tak naprawdę nadaje ton i tempo rozwojowi całej naszej chorągwi. To jest wspomożenie każdego chówca, to tak naprawdę wspomożenie każdego z harcerzy, którzy przynależą do chówców, którzy przynależą do drużyn. Myślę, że każdy, kto tutaj przyjdzie, każdy, kto przyjdzie z jakimś pomysłem, w jaki sposób możemy zrobić coś jeszcze dla naszej chorągwi, co możemy zrobić dla Was, jako dla harcerzy, instruktorów, i dla naszej wspólnoty, jak również i dla społeczeństwa, przyjdzie z jakimś pomysłem, myślę, że zostanie ten pomysł poddany pod rozwagę i na pewno wszystko to, co my będziemy mogli zrobić, na pewno Wam pomożemy w tym, abyście się realizowali jako harcerze, jako instruktorzy, dlatego że każdy taki instruktor i harcerz, który chce budować wspólnotę chorągwi, jest dla nas bardzo cenną osobą. Ja mam nadzieję, że takich osób nam będzie coraz bardziej przybywało, coraz więcej nam będzie ich przybywało, i w pewnym momencie poczujemy tą wspólnotę, że chorągiew to my wszyscy, a nie tylko osoby w tym budynku, tak jak Wam się może wydawać na ten moment. Podobnie jest z chówcami. Jeżeli macie chówce, gdzie są chówce duże, to możecie czuć wspólnotę jedynie w obrębie swojej drużyny lub szczepu. Podobnie będzie tutaj to wyglądało. Mniejsze chówce czują wspólnotę jako chówce, natomiast ja bym chciał poczuć naszą wspólnotę chorągwianą na coraz to większej ilości chorągwianych imprez, które będziemy starali się Wam przedkładać do tego, abyście mogli w nich uczestniczyć. Bardzo dziękuję za to spotkanie i chęć podzielenia się mądrymi rzeczami harcerskimi i prywatnymi z, mam nadzieję, coraz większą grupą odbiorców tego kanału. Bardzo zapraszam wszystkich do śledzenia kolejnych wywiadów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Hey!